Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Iberyjskimi Wikingami. Tak więc wykorzystujemy sytuację i podziały wśród tutaj niewiernych islamistów i próbujemy jak najwięcej ugrać. Chociaż w pewnym momencie będziemy musieli jakąś religię miejscową pewno wybrać. Prędzej czy później. Zobaczymy zresztą. Ale na razie skupmy się na łatwych celach. Co chcemy? Naszego syna, żeby był zmienny, szczodry czy arogancki? Zmienny. Też musimy pomyśleć przyszłościowo, w którym momencie wprowadzić. Co tu się stało? Część tu się widzę oderwała tego państwa. I też ma wojnę domową. A, bo to są katolicy z kolei. To trochę byśmy przeholowali, pytając wojnę o tytuł królewski, ponieważ właśnie się to państewko podzieliło. Zmierzmy się z nim i postawmy aż umiejętności dowódcze. To jest największa szansa, że da nam zwycięstwo. Ok, i tak jak najbardziej. Dobra gra. Ślicznie. Jeden z wasali składa nam hołdy. Ach, uciekają, ale im to niewiele dało. Wojna zakończona. Mamy tu jakieś nowe terytoria. A jemu to po prostu zabierzemy tutaj. O. A odzyska wolność w zamian za pieniążki. I od razu, idąc za ciosem, przyjmijmy też to księstwo. Nie będziemy tutaj się ograniczać, nazwijmy to. Czyli cały praktycznie Leon będzie w naszych łapkach. Mamy troszkę. O, tu widzę, się biło między sobą. Ale to nic nie zmienia, bo to my tu jesteśmy tym, kto rozdaje karty. Casus Belli. Wolę uniknąć tutaj jakichś niepotrzebnych konfliktów. Pięknie. Czyli błyskawiczne wojny, które umocniły zdecydowanie naszą pozycję na Półwyspie Iberyjskim. Teraz pomyślmy tylko, co dalej, bo oczywiście no dziedziczenie. Ten syn odziedziczy jedno królestwo, a młodszy odziedziczy drugie królestwo. Tylko że młodszy jest inteligentny i w teorii, gdybyśmy wprowadzili głosowanie, to być może moglibyśmy go uczynić następcą. Tylko no mamy tutaj ciut za dużo terenów, po pierwsze. Czego się pozbyć? Gdzie w ogóle stolica Leonu? Tu na górze. W sumie w samym Leonie to zrozumiałe. Wprowadźmy tu trochę naszych ludzi. I powiedzmy, który tu jest biedniejszy region. Myślę, że zatrzymamy sobie nadbrzeżny jako wikingowie, a przekażemy ten, który jest głębiej, komuś. Dobra. I tak, postawmy kolejny kamień upamiętniający nasze zwycięstwa i niech będzie stał w Leonie, gdzie podniesie nam szybko kontrolę. Całkiem udana operacja. No, rośnie tutaj nasze znaczenie. Myślę, że władca woli być w dobrych stosunkach ze swoim synem.
Kolejna ciąża. No, zobaczymy. Małą kto będzie wychowywał? A matka niech się wychowuje. Umocniamy się też w Afryce. Pamiętamy, że tutaj trzeba jeszcze dokończyć te podboje, żeby mieć do końca tej Casus Belli. A, nie mamy? Musimy mieć na to. No, ale przeciwnik jest dość silny. O, i chyba wykorzystamy okazję, żeby tutaj naszego sąsiada najechać. Mamy dzieciaka na tronie Burgundii. Czyli powinna być idealna okazja. Tak jest. Zacznijmy od Korsyki. Ja troszkę ryzyko, ale myślę, że troszkę się odstresujemy i nic się nie stanie. Sprawiedliwy, bez serca czy chciwy? A najprędzej sprawiedliwy, nie sądzę, żeby tu co innego pasowało. Tak, większy development i kolejna cecha dynastyczna. Co teraz? Weźmy to. I większe szanse na lepsze cechy. I ktoś tutaj chce wyruszyć. Bardzo dobrze, nasz kuzyn. Niech sobie nabierze doświadczenia. Jesteśmy pracowici, więc odpada leniwy. Tchórzliwy raczej też nie, bo jesteśmy wojownikiem. Niech będzie arbitralny. O, mamy przyjaźń dworską. I kolejna córcia się rodzi. A tymczasem... Na czym byśmy się tu skupili? Na wyższej efektywności naszych rycerzy. Podnieśmy też kontrolę w Leonie, który właśnie zdobyliśmy. No i pieniążki zajeńców. O, popłyniemy do samej stolicy wroga. Jak tu z bogactwem? Całkiem niezłe. No, ale mówię, kraj pogrążony w chaosie, więc nawet nie jest w stanie w jakikolwiek sposób przeciwdziałać naszym niecnym działaniom. Mniej stresu, bardzo dobrze. Czy chcemy zaryzykować marsz w głąb? W sumie dosyć bogate są te miasta. Możemy trochę ludzi stracić przez to. No ale łupy padają jedne za drugimi. A, lepsze relacje przydadzą się. No i kasa oczywiście. I tak, podzielmy się tutaj informacjami na temat jakiejś czarnej magii i tak dalej. My pandrujemy. Na razie jeszcze nie odchodzimy od tradycji przodków. Kupmy ten ser. Dobra, czas wracać do domu. Mamy prawie że pełne kufry. Operacja wojenna udana.
Teraz jakieś inwestycje, tylko gdzie? Dobrze, tu mam jedną prowincję. Czyli w pierwszej kolejności oczywiście chciałbym rozwijać nasze tutaj tereny, nawet jeśli z czasem byśmy z nich rezygnowali, no to na razie doinwestujmy. Rozwińmy naszą stolicę, też nas to zestresuje dość mocno. Do tego też czas na ucztę. Niech będzie pracowity, chociaż znów nas to zestresuje. I walczmy z tym stresem póki co. Tak. Kupmy wina, żeby jeszcze lepiej się zaprzyjaźnić, powiedzmy, z wielmożami naszymi. I polowanko również trochę nas odstresuje, ale pieniądze naprawdę wyparowały. To wszystko, co żeśmy nagrabili, poszło na różne dziwne rzeczy. A ile by nas kosztowało spotkanie wiedźm? Malutko, więc zróbmy je. Miejmy nadzieję, że coś nam tu wpadnie dobrego. Przecharyzma. O, wiedza. Czemu nie? No, co byśmy postawili? Chyba na wiarę. Najbardziej by pasowało, jeżeli już. No i pieniążki muszą się znów zbierać. W Burgundii dalej wojna domowa. Dorasta nasz najstarszy syn. I wyślemy go od razu do Gwardii Waragiańskiej, gdzie trochę nabędzie doświadczenia. Nie, na razie nie inwestujmy, nie wydajmy pieniędzy specjalnie. Mniejsze tutaj straty. I tak, postudiujmy jakieś bitwy. Ale dziwne, że nasz pracowity władca się tym stresuje. Księżna Sardynii. O, kolejny cel to będą oni. Będziemy tutaj oczywiście poszerzać nasze wpływy. Jak najbardziej. W sumie zastanawiam się, czy nie powinniśmy zacząć rozważać przeniesienia stolicy do Kordoby z czasem. A jak duże jest to? To jest duża prowincja, warto ją zająć. To nas wzmocni, czyli no, operacyjnie chyba najlepsza decyzja, chociaż tu będziemy lekko tracić kasiwo pewno podczas tych działań. Ona będzie tak lekko. A my teraz dodatkowe dochody po bitwach, to jest bardzo dobre. I oczywiście poprowadźmy tutaj naszych ludzi osobiście. Możemy się też wzmocnić zakony. Mamy sporo pobożności, więc czemu by nie? Mamy niewielkie siły oblężnicze, a reszta rusza tutaj na wroga. Spróbujmy go dopaść, chociaż dość szybko ucieka niestety. Żebyśmy się nie wykrwawili nadmiar. Dobra, wracamy. Spróbujmy tu ich dopaść. Może się uda? I udało się. Praktycznie jeszcze w dwóch osobnych grupkach, więc będą mniejsze straty.
A nasz władca tutaj zdobywa sławę wojenną. I ruszamy wprost na stolicę przeciwnika. Tak, wykorzystajmy umiejętności naszych obydwu doradców. Nauczmy dzieciaka o tym, co chcemy. I super. Jeszcze byśmy z niego mogli pieniądze wyciągnąć, ponieważ i tak stracił już tyle terytorium, że jest gotów się, powiedzmy, poddać. Tu nie powstanie kolejne królestwo? Nie, bo to jest w ogóle jeszcze w innych obszarach, czyli co? Tutaj po prostu rozdamy te ziemię jakimś miejscowym. O. W ten sposób. O, tego syna nikt nie wychowuje, mimo że już ma 6 lat. W sumie wyszliśmy całkiem nieźle finansowo nawet z tej wojny. I odwiedźmy salę tronową. O, już 45 lat, szybko nasze życie mija. Tylko, że my też jesteśmy wiedźmą. A to nie pasuje do nas, nie pasowałoby. No dobra, każmy jej opuścić państwo, co prawda jest bardzo niepasujące do nas, ale nie wiem, czemu nas stresowało. Po prostu zostawienie jej. Jakiś troszkę głupota, według mnie. Bo to byłoby najbardziej pasujące do naszej sytuacji. No, pieniążki płyną. Tu musimy trochę poczekać. No, to by była ciekawa konfrontacja. Celem byłaby Kordoba wtedy. Chyba chcemy to zrobić. I być może nawet przeniesiemy tam stolicę. Tutaj też nie by... A, nie będziemy mogli korzystać z zakonu. To jest troszkę problemem. Szybko ktoś go musiał zgarnąć w momencie, kiedy puściliśmy ich do domu. Próbujmy zająć samą stolicę wroga. Myślę też, że tutaj wezwiemy sojuszników. Nie jest dobrze. Skąd nagle ma tyle wojska? Czyli my też mamy dużo, jeżeli ci przybędą grzecznie, ale pytanie, czy przybędą? Sprawdźmy też, co się tutaj dzieje. Weszliśmy do nowej ery. Tu wszystko, tak, wszystko odkryte. Myślę, że lepsze maszyny oblężnicze to jest to, na czym nam w tej chwili zależy. Moglibyśmy to wziąć szturmem. Pytanie, co dalej, bo jeżeli te armie się połączą, to mamy trochę problem. No i mamy ten problem. Nasi sojusznicy są jeszcze kilometry od nas, a wróg nas tutaj rozbije w generalnej bitwie. To tak naprawdę nas rozbije. Nasi sojusznicy spieprzyli sprawę. Jakimś cudem zdołali to przegrać. Dorasta kolejny syn. Czemu ona jest w niewoli? Nie wiem.
Szczerze mówiąc, musimy wyruszać na nich z powrotem. Możemy pozyskać zakon, czyli powinno być dobrze. Był ciężki moment, który no, zmartwił mnie, nie powiem, ale w tej chwili zakon plus siły sojusznicze powinny to bez problemu wygrać. To oni chyba nie zdążyli odbić na szczęście. Zajmijmy to, czyli kolejną prowincję, która jest celem naszych tutaj działań. O, jakieś pieniążki wpadły. Teraz będziemy mieli punkty overtime i ruszamy na wroga. A w międzyczasie... Więcej rycerzy. Rycerzy by nam się trochę więcej przydało. O, zatrudnijmy nawet kilku, bo tu są naprawdę utalentowani. Jednak poginęli na tych nieszczęsnych wojnach. Być może zaraz poszukamy jakichś ludzi, którzy by się tutaj nadali. O tak, generalne zwycięstwo. Czyli praktycznie rozbijamy naszego największego rywala. O, jeden z naszych rywali mówi papa temu światu. I kolejna bitwa, chyba tym razem będzie ostatnia. Też połączone siły. O, mamy przyjaciela. Pięknie, miażdżymy wrogów. Bardzo dobrze. I mamy Kordobę. Czyli jedyne, co musimy zrobić, to tutaj... W sumie, może ktoś z naszej rodziny... Powiedzmy, tu jest jakiś, a to jest Sigurdyda akurat. No nie wiem, kogo byśmy tam mogli mianować. No na przykład zaprośmy go na dwór. Dobra, o, lepszą koncentrację i umysł, powiedzmy, i właśnie, tylko że to chyba i tak nie należy do niego, nie. Czyli mogę mu przekazać tę ziemię. No, źle to zrobiłem w końcu. Miałem jemu przekazać, no dobra. A i tak się przyda jako nasz szczępion, zdaje się wobec tego małżonkę. Wojownicza Węgierka, ale chyba wolimy kogoś z naszej kultury. Czyli tobie damy również bez tego to, będziesz miał tutaj trochę więcej. Jak wygląda Kordoba? Na pewno jedno z najbogatszych i bardziej rozwiniętych miast. Tylko, że też no, kontrola jest tam tragiczna. Pieniążki. Ślub. Czy mam jakąś zbroję? Tak, dużo, dużo lepszą. Więc trochę nie ma sensu inwestować w nową
zbroję. Tu jest i trzeba było też jemu kogoś znaleźć. Nie aż tak małą, ale zdolną. O! Sojusz wewnętrzny, geniuszka. Weźmy ją. To prawda, dziwna kultura. Gdzie oni są? A, bo oni tu przyjęli tą kulturę afrykańską. I kolejny wasal składa nam hołdy. O, widzę, że tutaj nasi podbijają dalej, czyli teraz Korsyki kawałek dziabnęli. No i myślę, że najedziemy papieża, żeby trochę się obłowić finansowo. Oczywiście to my musimy poprowadzić te siły. Kolejnie widzę, że wszyscy lubią tam wyruszać, ale w sumie się nie ma co dziwić. Pieniądze, sława. Co żeśmy przejęli? Tutaj jedno terytorium. Jej, to w ogóle miałem to odebrać. Żeby tu wyrównać granice, żeby był spokój. A gdzie jest ten typek, którego ostatnio szukałem i potem mu nie dałem ziemi, tak jak planowałem? To był on. Bardzo dobrze. Czyli skończmy najpierw plądrować tutaj, a potem pomyślimy o nowych decyzjach, na przykład jakichś spotkaniach. Ufny, jak najbardziej ufny. Ach, ten stres, oby nas nagle nie zabił niespodziewanie. Ale pomaga nam pani tutaj błazen, która odstresowuje naszego wodza. Mogę po powrocie z tej wyprawy, teraz zajmiemy się dworem. Papież nawet nie wyściubia nosa z Rzymu. Po prostu daje się tutaj łupić. Wow, 70 sztuk złota w samym Rzymie. I zabieramy trochę utalentowanych ludzi. Tu możemy zamówić kolejną księgę. O. O, rosną nasze umiejętności militarne. Wszyscy nam pomagają radzić sobie ze stresem, widzę. Przynajmniej próbują nam pomóc. Pieniążki tu szerokim strumieniem płyną. Dobra, tam już wszystko splądrowane. Czas wracać. Prawie 400, ponad 400 sztuk złota. Nie licząc tego, że jeszcze pewno dostaniemy zajeńców co nieco. Albo i nie. Na razie podnieśmy tutaj podatki.
Teraz zróbmy trochę porządku. Tobie odbierzemy jednym. Tak, najpierw musimy ci dać sianko. Potem ci odbierzemy to, żeby tu wyrównać granice. O. Bo to się mu należało. Tak, dobrze pamiętałem. Bałem, że coś skopałem, ale nie. Teraz mamy pieniądze. Możemy ucztować. O. O, pogadaliśmy sobie ze synem o wojnach. Przykro mi, musimy tutaj podjąć działania. Doszło do hybrydyzacji naszej kultury. A nie, to Andaluzyjska na Krecie. Co ona tam robiła w ogóle? Dobra, pochwalmy żonę. Kurde, czyli aż na Krecie tam jakieś wpływy hiszpańskie. Podnieśmy kontrolę i właśnie nie wiem, czy wprowadzać naszą kulturę, czy nie. Na razie może poczekajmy jeszcze. Dobra. Teraz dwór. Dobry wojownik. Niech się nawróci i znajdźmy jej męża, również wojownika. Stawiamy na to, że teraz naprawdę potrzebujemy sporo zacnych walczących. O, ta już ma swoje lata, zostanie naszym tutaj. Ten nie ma możliwości znalezienia kobitki. Dajmy jakąś wykształconą. O! Nie dość, że wykształcona, to młoda. Ten jest członkiem zakonu. A nasza córka, dajmy jej dorosnąć w spokoju. Ty też masz swoje lata, nie będziemy ci nikogo szukać. Kolejna, która się powinna nawrócić. Może być wielki Polak. No, to nasz medyk. Też mu dajmy kogoś, kto się zna na medycynie. I tutaj powiedzmy jakąś dyplomatkę. Też z Anglii. Anglia najbliżej nam kulturowo, szczerze mówiąc. Jo, nas szantażuje. Jesteśmy ufni, raczej się zdamy zszantażować, niestety. I chciałbym do tego roszczenia, bo tu jest jakiś niewierny. Chciałbym się go pozbyć. Tu wojny domowe. Można by to wykorzystać. I zorganizujmy spotkanie. Wszystkich. Z rozmachem. Jak się bawić, to się bawić. Czemu nie? Jakaś przyjaźń z kimś? Jakimś pomniejszym książątkiem. O, bonus do zdrowia. Ach, coraz więcej ludzi nas szantażuje. Wszystkich. Kogo możemy? Zdobyliśmy z wyprawy na papieża. Możemy teraz szaleć. Dobra. O, szykuje się bunt. Ale to chyba będzie bunt chłopski, czyli nic, czego byśmy nie udźwignęli. Córka, szpiegostwo, to na pewno my się tym nie zajmiemy. Ona by się nawróciła, być może.
Też żonę z Bizancjum przyniósł ze swoich wypraw. Stresik. Ale nie jesteśmy jacyś rozrzutni czy szczodrzy. To jest tylko kot, no przeżyje. Myślę, że nasz człowiek. Dla bogów. I kolejna. Chyba najpierw pojedynek szachowy. Postawimy naszą strategię i przegraliśmy. No trudno. Myślałem, że strategia nam pomoże. A tymczasem na spotkaniu wiedźm uczymy się trochę o dyplomacji. Kolejni idą do więzienia, chociaż nie wiem, czy trochę nie zrobić wypuszczeń większych z więzienia. O, większa skuteczność naszych podarków. Gdybyśmy chcieli kogoś przekupić, to to zrobimy za dużo mniejsze pieniążki. I mamy przyjaciółkę. Wow, Burgundalia po tych wewnętrznych kryzysach po prostu się rozpadła. Niewiele z niej zostało, szczerze mówiąc. Jakieś nędzne resztki. Tutaj nasi ciągle radzą sobie i trzymają się na tronie. Tu moglibyśmy podbić resztę tych terenów, ale to może później. Póki co zorganizujmy polowanie, żeby jeszcze bardziej ograniczyć nasz stres. Sprzedajmy w sumie. I nasz syn wrócił z wojaży w Bizancjum. Myślę, że nabrał doświadczenia. Troszkę poczeka na swoją przyszłą małżonkę. No, na mury wydamy. Jesteśmy w końcu militarystą. Ten by chciał być w Radzie, ale nie. Przykro mi, nie będziesz w Radzie. Zresztą i tak chcę cię wyrzucić z tego stanowiska, które teraz tutaj masz, bo już tworzymy haka na ciebie, żeby cię wysiadać. Czy ją mogę podmienić? Pewno nie, bo ona tu weszła dzięki hakowi, ale nas lubi, więc... To nie jest raczej problem. Problemem jest lag znowu. O, chyba się odblokowało. Poczekajmy na ten bunt chłopski. No i wtedy się zobaczy, co dalej. Córa dorasta. No, bez rewelacji. Nauczmy się trochę walki wręcz. Tego weźmy. Jest młody, silny, z dobrymi cechami. No, trochę lubi zaglądać do kielona, ale trudno. Miejmy nadzieję, że spłodzi silne dzieci z naszą córką. Jeszcze 5 miesięcy do buntu chłopskiego. Aż mnie korci, żeby na szybko wyrównać tutaj granice po prostu. Tym bardziej, że nie powinno z tym być większych problemów. Weźmiemy zakon, weźmiemy armię zawodową i to powinna być egzekucja. A czemu nie?
wszyscy nas szantażują. Nie, no nie będziemy go jakoś super męczyć. Postawmy jakiś monument. Dobra, to teraz gdzie jest ich stolica? O, jak daleko. Czyli może po prostu zajmujmy jakieś pobliskie terytoria. No dobra, o czymś chcą pogadać ze mną. Mam nadzieję, że nie jakieś spiski. I oczywiście chłopi. Ale jak mówiłem, mamy zasoby, żeby sobie z nimi poradzić. No i zobaczymy w ogóle, gdzie oni lecą. To oblegamy? Tak. Dzieci, chłopi, a bo tu są jeszcze. Wezwijmy główne siły, żeby zrobiły porządek. No a tutaj po prostu sobie zajmujemy prowincję za prowincją. Teraz idziemy na stolicę. O, i nie mamy już rozejmu z naszym głównym rywalem, czyli możemy myśleć o kolejnych podbojach teoretycznie, gdybyśmy tak naprawdę chcieli. Dobra, odeślijmy ich do domu. A co, nie znała nordyckiego? A, bo mamy dwa języki. Dobra, pieniążki dostanie, niech się cieszy. I pięknie, wojna zakończona pojmaniem wroga. Zdobyliśmy tutaj terytorium i wracamy rozprawić się z chłopiszkami. Którędy, ludzie, to się źle skończy coś. No, zajmą tą prowincję niestety. No, już wolimy, żeby był skromny niż mściwy, a tymczasem żona znowu w ciąży. O, trochę na pewno ludzi przybędzie, jeśli uda im się to zająć. Ten wrócił z tego Bizancjum w kiepskim stanie. I bunt stłumiony. To mi się podoba. W sumie zacznijmy od naszych jeńców. Kolejna rzecz to rzućmy okiem tu, bo są poważne braki w personelu. A ludzi mamy nawet talentowanych na te stanowiska. Ale też nie od razu za dużo, bo na pewno na niektóre stanowiska ktoś się zgłosi i fajnie móc mu je dać, żeby nie było konfliktu. Super. Jeszcze więcej pieniążków. Problemy z wytrzymałością artefaktów. Nad tym też trzeba popracować. Tu jest dobrze. A nasz miecz.
Tu jak zwykle jest bajzel. Mamy drugą księgę, którą możemy użyć. Dobra, zostawiliśmy specjalnie w tym celu dodatkowe stanowiska. Postawmy Stone'a z okazji zwycięstwa. A niech będzie znów w Kordobie. Jak z kontrolą, nie najgorzej. Tu by jeszcze trzy. A bo on tu porozdawał te ziemię. Tu mamy roszczenia. Nie, ale no, można by tu wyrównać tą prowincję. O te dwa. Teoretycznie co na wyspach. A miejscowi tu ciągle rządzą. Spróbujmy nad tym popracować. I mamy kolejnego syna. Nasza żona ma już 40, a jeszcze doczekała się dziecka. Co on przejmie? Księstwo Murcji. W sumie dobrze. Nie widzę z tym problemu. Tak, sfinansujmy te wdowy wojenne. Nie widzę problemu. No, trochę nas to zaboli finansowo, ale w końcu jesteśmy supermocarstwem. Ten syn, czy tak, następca? Ile następca ma już lat? Już 25. Całkiem niezły wojownik, też widzę. A, bo jak był w Bizancjum, to nabrał doświadczenia na dworze administracyjnym, czyli to jest dodatkowy buff jeszcze, który przypadł jemu z temu. Z tego, że był w podróży. Pogłaskajmy sobie kotka. Jakim cudem ona nas wie, że nie chce zapłacić za żonę, czyli nakażemy jej zmienić wiarę i ją zrekrutujemy. I tyle masz za karę, że nam przeszkadzałeś. Ale w tej chwili jest silny. A, ma haka, czyli nie możemy go atakować. Ale jak najbardziej moglibyśmy jego tutaj załatwić i za jakiś czas to pewno zrobimy. A zagrajmy, to nasza przyjaciółka. I również stawiamy na umiejętności militarne. I jak najbardziej dało nam to wygraną. O, straciliśmy naszego ochroniarza. W sumie daliśmy też ludzi tutaj, a kto na egzekucjonera by się nadawał? Dobra, szczępion może być. Nie będziemy starej kobitki na to brać. Uuu, nasza ciotka. Dobra wojowniczka. I w ten sposób. Okej, na tym kończymy. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.